Witam na kanale, dawno się nie widzieliśmy, tym razem znowu trochę wiedzy o akumulatorach, tym razem czymś o Nimch, od Lipo, od Liona i jak to wszystko ładować i jakimi ładowarkami. Zapraszam na odcinek. W dzisiejszym odcinku będzie porcja wiedzy, aczkolwiek nie będzie to wiedza jakaś super profesjonalna i dokładna, ponieważ ja nie jestem elektrykiem, a wy tak naprawdę tej wiedzy aż tak dokładnej nie potrzebujecie, więc będzie to wiedza z praktyki airsoftowca, a nie elektronika. I będziemy dzisiaj mówić o bateriach i sposobach ich ładowania, a właściwie przyrządach do ich ładowania, czyli o ładowarkach. Kiedyś dawno... Dawno temu. Za górami, za lasami, jak wszyscy biegali z cymą 28, popularne były takie pakiety chińskie no-name'y, które pan Chińczyk dorzucał do każdej cymy i w ogóle większości replik stokowych wtedy. I były to takie ogniwa, które miały zwykle 1100 pojemności, 8,4 V napięcie, wtyk mała Tamiya, no i generalnie to był taki akumulator, który od lat w moich filmach zawsze mówiłem, że jest to akumulator na start, żeby sobie zobaczyć, jak to działa, ale żeby sobie kupić potem trochę lepszą baterię. No i na początku chodziło o lepsze Nimchy, a potem chodziło o Lipo. Jeżeli ktoś jeszcze jest stary, to pamięta nawet takie wynalazki, gdzie po prostu była bateria Nimch zamknięta, to już była taka lepsza, srogo, to już miał 1200 pojemności i było zamknięte w taką puszkę peku. Duże, ciężkie, słabo działało w niskich temperaturach, samo się rozładowywało, miało też pamięć, a więc trzeba było robić pełne cykle rozładowywania, ładowania, a w komplecie zwykle była nawet nie tyle ładowarka, co taki prostownik zwykły. Średnio to działało, no ale kiedyś nie było nic innego, więc trochę byliśmy skazani na te Nimchy. Aż przyszła era baterii Lipo i wtedy bardzo dużo się pozmieniało. Między innymi pojemności, reakcja na spust, no i to, że mogliśmy sobie w końcu strzelać w zimie. No nie tak jak kiedyś, biegając z Nimchami w zimie, zwykle dobrze było mieć ze 2-3 baterie, jedną w replice, a resztę się chowało po kieszeniach albo gdzieś pod pachą, żeby się ogrzewały. No i potem jak replika przestawała strzelać, to zmieniało się baterię na tą ciepłą, a tą z repliki władowało do kieszeni, żeby się ogrzała. Były też ekstrema, gdzie nosiło się ładownicę na kolbie i trzymało tam baterię wraz z ogrzewaczami chemicznymi do dłoni, żeby ona nie zamarzała i żeby to nadal działało. Ale na szczęście te czasy mamy za sobą. I teraz pytanie, czy ja komukolwiek polecam jeszcze Nimchy? No nie za bardzo, tego względu, że no mają wiele minusów, które wymieniłem. Właściwie mają chyba jeden plus, są bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne, czyli przebijanie ich, nie wiem, rozcinanie czy zmiażdżenia, no to są dużo bezpieczniejsze od baterii Lipo, bo właściwie no nie ma możliwości tutaj żadnego zapłonu albo niczego takiego. Tylko pytanie, czy ta wytrzymałość jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebna w airsoftcie. Moim zdaniem nie i raczej możemy przy naszej zabawie o Nimchach na ten moment zapomnieć. Nie wiem, jeżeli uważacie, że Nimchy do czegokolwiek się przydają albo nadają, no to napiszcie to w komentarzach. A jeżeli ktoś chciałby używać Nimcha, to polecam po pierwsze dobrego Nimcha, jeszcze czasami można kupić, a po drugie ładowarkę. Nie tą z kompletu, z chińskich replik, tylko sensowną, o których będzie trochę później. No i teraz największy szok, który wszyscy przeżyją, jak teraz kupujecie cymę 28, to takiej baterii już nie ma w komplecie. Chyba nawet Chińczyk stwierdził, że to już jest po prostu bez sensu i nie dorzucają już tych baterii, także jeżeli ktoś zatrzymał się w airsoftcie kilka lat temu i myśli, że kupując replikę nadal dostanie Nimcha, to już nie. Dobra, kończymy z Nimchami, przechodzimy do Lipo. I to już są takie baterie, które mają wyższą wydajność prądową, mają też zwykle większą pojemność, bo zobaczcie, że to jest 7,4, czyli powiedzmy taki odpowiednik 8,4. Jest podobnej wielkości, ale jest znacznie cieńsza i lżejsza, a pojemność ma tutaj 1100, a tutaj 2200, czyli dwa razy większa pojemność przy bardzo podobnym wymiarze. Co w airsoftcie, no zdecydowanie robi na plus, bo macie jednak dwa razy większą pojemność.
Plus też taki, że te baterie same się rozładowywały, jeżeli sobie leżały na przykład nieużywane. W tych właściwie to nie występuje. Chociaż trochę bardziej występuje to podobno w Lionach, ale to za chwilę przejdziemy. I baterie do Airsoftu, tu mamy, żeby ułatwić, oznaczone kolorami, mamy w wersji 7.4 i 11.1. I tu można by zrobić w ogóle osobny odcinek, która bateria do jakiej repliki jest lepsza, ale najkrócej mówiąc, jeżeli nie chcecie wchodzić w szczegóły, to jeżeli macie prostą replikę, nietuningowaną, która nie ma żadnej elektroniki w sobie, to ładujemy tam dla bezpieczeństwa 7.4. Jeżeli mamy jakikolwiek system elektroniczny, na pewniaka wrzucamy tam 11. Oczywiście, jeżeli nie macie elektroniki, wrzucicie 11, będzie działało, będzie lepsza reakcja na spust, ale też zużycie części wzrośnie. I teraz przejdziemy do różnic między bateriami Lion a Lipo. Jak widzicie, Lipo ogniwa mają takie prostokątne i w tym wypadku mamy 3 ogniwa, bo to 11. Każde jest oddzielnie, tak żeby to sobie ładnie ułożyć w kolbie typu Special Forces, czyli w każdą, że tak powiem, miejsce, otwór w boczne komory, kolby i w środkową prowadnicę wkładamy po jednym takim listku. Wygodne, nieduże i da radę to upchać w wielu różnych kolbach. Tak samo jak tutaj mamy również 3 bardzo cienkie, ale długie ogniwa w formie prostokątów i tworzą nam takiego sticka, który albo zmieści nam się, jeżeli mamy długą prowadnicę kolby w M4, albo tak naprawdę jest dedykowany pod klapę kałacha, pod pokrywę zamka. W ten sposób chyba ładniej to zabrzmi. I to są kwadratowe prawie zawsze ogniwa. W wypadku Lionów one są zwykle zbudowane na 2 okrągłych ogniwach. To są takie popularne, zwłaszcza w latarkach, ogniwa 18650. I tu są po prostu połączone i dołączone kabelki do ładowania i do repliki. A więc troszkę te kształty mniej airsoftowe, czyli jeżeli mamy kolbę z dużym miejscem na baterię, jakąś trójkątną w M4 czy w kałachu. CMA28. Albo w CMA28, ale nie wiem, czy ktoś przy tych cenach za Liony właduje tam tą batkę. Tak, to jak najbardziej będzie pasowało, ale jeżeli mamy kolbę Special Forces, nie wlezie. Jeżeli mamy kałacha z miejscem pod pokrywą zamka, to również nie wejdzie. W P90, w Steyera to powinno wejść, natomiast no, tu jest problem, bo ogranicza nas to ogniwo, które jest duże, okrągłe. Natomiast największy plus Lionów to jest ich pojemność. Zobaczcie to. To jest 11 1500, a to jest Lion, który jest mniejszy, a ma pojemność 3000. A to jest bardzo mały Lion. Jeżeli macie dużo miejsca w kolbie, możecie sobie przywalić takiego naprawdę konkretnego Liona i wtedy też 11, nie 7, i macie 3000 pojemności. To jest spokojnie, nie wiem, 2-3 dni strzelania na jakimś milisimie. Czy to jest potrzebne na takiej zwykłej strzelance weekendowej? No nie sądzę. Natomiast największym minusem, moim zdaniem, baterii litowo-jonowych jest ich cena. Z tego względu, że mamy mało producentów na rynku i tak naprawdę nie jest zbyt wielka konkurencja, jeżeli chodzi o te baterie. Stąd też ta cena się utrzymuje całkiem wysoka. Jeżeli chodzi o baterie lipo, mamy bardzo wielu producentów i dzięki temu te ceny są niższe, no i mamy dużo większy wybór. Możemy sobie te baterie naprawdę dobrać do każdej, nie wiem, kolby, pokrywy zamka, frontu czy czegokolwiek, ponieważ one są w bardzo wielu kształtach. W tym wypadku mamy zawsze takie 2 lub 3 ogniwa, więc albo będziemy mieli taką kostkę, albo będziemy mieli sticka, ale znacznie grubszego niż sticki lipo, a więc będzie problem, podejrzewam, przy niektórych kałaszkach, żeby to wepchnąć pod pokrywę zamka. Kolejna różnica to to, że baterie Lion wolniej się starzeją, czyli tłumacząc, dużo więcej cykli wytrzymają i dużo dłużej będziecie korzystali z takiej baterii niż z baterii lipo, która ma jakąś tam ograniczoną ilość cykli, które możemy wykonać. No i po prostu no, nie jest wieczna, zużywa się, no to ta zużywa się na pewno dużo wolniej. I kolejna różnica i też największa wada baterii Lion to to, że mają mniejszą wydajność prądową.
Co to znaczy w praktyce dla nas softowców? Przede wszystkim troszkę wolniejsza reakcja na spust, no i też mniejszy row. Tu moim zdaniem jest cały klucz różnic, dla kogo jest bateria lipo, dla kogo jest bateria lion. Jeżeli chodzicie dużo na C-Cuba, macie wyżyłowaną replikę, zależy Wam na jak najszybszej reakcji na spust, macie ten spust po prostu wyżyłowany na dotknięcie, no to zdecydowanie będzie tutaj lepsza lipo, gdzie dobierzecie parametry C do tego, jaką macie elektronikę, bo w bateriach softowych zwykle to jest jakieś 20C do 30C. Natomiast jeżeli używacie baterii modelarskich, tam potrafi być nawet 100C, czyli parametry, który może wywalić w kosmos niektóre elektroniki montowane w karabinkach, zwłaszcza tych stokowych. Także, jeżeli chcecie mieć szybką reakcję, bardzo szybkiego BS-a, duży off, no to zdecydowanie lipo. Natomiast Lion bardziej dla ludzi, którzy idą na przykład na Millisima, gdzie nie wiadomo jak dużo będzie strzelania i czy na przykład nie spędzą 2-3 dni tłukąc się po prostu non stop i strzelając dużo. Ja wiem, strzelanie dużo i milisim to nie brzmi legitnie, ale załóżmy, że będzie dużo strzelania albo chociaż 3 dni chodzenia z ciągle podpiętą baterią, no to tutaj zdecydowanie poszedłbym w Liona, ponieważ mamy ogromną pojemność jak na taką batkę. I tu jest 2-3-krotnie wyższa czasem pojemność przy podobnym wymiarze, tylko musimy pamiętać, żeby to dobrze dodać do kolby. Natomiast wszystkie te baterie, znaczy wszystkie, litowo-polimerowe i litowo-jonowe mają jedną poważną wadę, której nie mają stare nimchy. Czyli nie można ich rozładować poniżej 3 V na ogniwo i przy ładowaniu również trzeba uważać, nie wolno ich przeładować powyżej 4,25 V na ogniwo. Przy nimchach możemy je ładować jakkolwiek, czymkolwiek, jakby nie ma to znaczenia, ale niestety mają gorsze parametry. Tu przechodzimy do kolejnej części naszego filmiku, czyli ładowarki, czyli czym to wszystko ładować. I teraz podpowiem Wam, że dużo łatwiej znaleźć ładowarkę do lipo niż do Lionów. Lionów. King Lion. King Lion, tak. No w każdym razie, może nie tyle łatwiej, co na pewno taniej. Ładowarki. Ładowarki dzielimy na najprostsze, najtańsze, proste i tanie, no i trochę droższe i bardziej skomplikowane, no i takie full pro. Żartuję, to nie jest full pro, to jest pro, a są jeszcze bardziej skomplikowane. Zaczniemy od najprostszych i najtańszych, czyli takie coś. Kupujemy sobie taką prostą ładowareczkę. Tu mamy jeszcze kabel, który wpinamy sobie do gniazdka, 220. I w airsoftcie używamy zwykle akumulatorów 2- lub 3-ogniwowych. Jeżeli ma 2 ogniwa, to jest to 7,4, ponieważ 3,7 na ogniwo, łatwo przeliczyć. No jeżeli 3 ogniwa, no to 11,1. I teraz tak, jeżeli mamy taką lub taką ładowarkę, to o tym kablu zapominamy w przypadku ładowania. Używamy tylko kabla do balansera. I teraz tu mamy 2 wtyczki. Taką, to jest trochę mniejsza, węższa i szersza. Mniejsza, no bo 7,4 i szersza, bo 11, więc 1 ogniwo więcej. I w ładowarce mamy takie 2 porty, czyli jeżeli mamy 7,4, no to po prostu wpinamy mniejszą wtyczkę w mniejszy port do ładowania. Naprawdę ciężko jest to zepsuć. Znaczy wierzę, że ktoś mógłby, ale jeżeli się nie postaracie, to naprawdę ciężko jest zepsuć albo nie trafić. No i to jest ładowareczka, którą po prostu wpinamy batkę, wpinamy do prądu i nam się ładuje. Miga nam jedna lampka, że się ładuje. Jak nam się naładuje, to zamiast migać na czerwono, zwykle świeci się na zielono, ale to już też trochę kwestia producenta. Więc no, ładowanie jest absolutnie bezobsługowe. Nie musicie nic robić, po prostu wpinacie i czekacie, aż się naładuje. Koniec. To jakby to jest na tyle. Tutaj zasada jest ta sama, czyli mamy 2 możliwości wtyczki 7,4, 11,1 i tu nam się podświetlają cele, czyli właśnie nasze ogniwa. Jeżeli 7,4 ładuje nam się pierwsze i drugie, jeżeli 11 ładują nam się wszystkie 3. Różni się to tym, że tu mamy jeszcze lampeczki 3, a tu mamy 1. To tyle. Nadal tania, prosta, bardzo podstawowa ładowarka. Jeżeli chcemy się bawić trochę poważniej, tu pojawia się ciekawostka, czyli taka ładowareczka wygląda dokładnie tak samo. Mamy tutaj 3 różne lampeczki, mamy 2 wtyczki,
ale po raz pierwszy nam się pojawia możliwość wyboru, jakie ogniwo ładujemy. Lipo, Life albo Nimch. I to jest pierwsza ładowarka, którą możemy naładować sobie ogniwo Life. Chociaż nie kojarzę, by ktoś używał za bardzo tych ogniw w Airsoftie, ale co jest ważne, możemy naładować sobie Nimcha. Czyli jeżeli mamy taką baterię, albo kupiliśmy, bo się pomyliliśmy, albo mamy gdzieś z kompletu, albo chcemy po prostu mieć takie ogniwo w zapasie jako plan B, to skorzystajmy chociaż z dobrej ładowarki, a nie ładujmy tym prostownikiem z kompletu. Tylko jak to tutaj podłączyć? Otóż na szczęście producent zapewnił taką przejściówkę, którą wpinamy sobie w gniazdo balansera i mamy tutaj dużą i małą tamię. Podpinamy sobie Nimcha i ładujemy. I mamy tutaj dużo lepszą, a nawet bardzo dużo lepszą ładowarkę do Nimchów niż te z kompletu. Ale to tylko jako ciekawostka, bo myślę, że nie dużo osób używa Nimchów. Ale jeżeli używacie, to ta ładowarka naprawdę robi robotę. Ale przejdźmy do trochę bardziej profesjonalnych ładowarek. Jeżeli mamy już baterię, a właściwie akumulator Lion, no to tutaj wjeżdża nam taka ładowareczka, gdzie możemy sobie ustawić, jaką baterię ładujemy. I po raz pierwszy mamy tutaj taki kabelek, czyli mała tamia lub T-Connect, zależnie od tego, co mamy na baterii. Obie baterie naładujemy, obie wtyczki, aczkolwiek osobiście polecam przejść sobie od razu na T-Connecty. I tutaj wpinamy, co ważne, w przeciwieństwie do poprzednich tanich ładowarek, wpinamy zarówno baterię, jak i balansę. I tu już mamy możliwość wpięcia naprawdę dużych ogniw, których i tak nie używamy w Airsoftie, ale jeżeli ktoś przy okazji bawi się w modelarstwo, to te gniazda mu się przydadzą. My używamy 7.4 albo 11. Więc tu wpinamy batkę i kablem, który wpinamy do repliki, i balanserem. I wtedy mamy ładowanie i balansowanie w jednym. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo możliwości. Możecie baterię sobie naładować. W wypadku Nimchów możecie ją rozładować, zrobić pełne cykle. Możecie też włączyć takie odświeżanie baterii, czyli po prostu robienie pełnych cykli i balansowanie ogniw, żeby wszystkie te dwa lub trzy ogniwa były idealnie naładowane na tym samym poziomie, co się przydaje, jeżeli baterię już jakiś czas używamy i czasem ją po prostu doładowujemy jakimiś tam prostymi ładowarkami, bo to jest też kolejna przewaga LiPo, możemy je doładowywać, a właściwie to nawet powinniśmy. Jeżeli po strzelance jest już rozładowana, to lepiej sobie trochę doładować na okres przechowywania. Więc to jest już ładowarka, która ma naprawdę dużo możliwości, ale to nie wszystko, bo możemy sobie strzelić takie ładowarki i tu już mamy naprawdę dużo różnych możliwości robienia różnych rzeczy, jak właśnie balansowanie ogniw, pełne cykle, doładowywanie, rozładowywanie, cuda na kiju. Troszkę inny jest układ, bo wpinamy tutaj baterię w gniazdo T-Connect. Jeżeli mamy tamię, powinna być przejściówka, jeżeli nie, to bez problemu taką przejściówkę sobie sami zmontujemy lub gdzieś zamówimy. Wpinamy batkę i tutaj również mamy bardzo dużo opcji wpięcia różnych ogniw, ale my wpinamy tylko 7.4 do pierwszego lub 11 do drugiego gniazda. No i tutaj troszeczkę już trzeba się bardziej pobawić z programowaniem, ale możemy Liony, Lipo i Life ładować od 1 do 6 cel. No i stare baterie typu NiCD i Nimchy od 1 do 15 cel, oraz nawet akumulatory ołowiowe. Nie wiem, czy komukolwiek to jest potrzebne, ale można. Można również wybrać różny prąd ładowania. Natomiast raczej zalecałbym mniejszym, a dłużej niż za szybko. Ładowanie za szybko niestety może zniszczyć nam tą baterię, dużo szybciej ją zużyć, albo wręcz być nawet niebezpieczne. Mieliśmy kiedyś klienta, który bardzo spieszył się na strzelankę, ustawił sobie wszystkie maksymalne wartości prądu ładowania, no i potem mocno się zdziwił, że z lipo zaczęło się dymić i było do wyrzucenia. A właściwie do zutylizowania, bo pamiętajcie, że akumulatory utylizujemy, a nie wywalamy do kosza, jak coś się z nimi stanie. Jeżeli mamy spuchnięte, no to lepiej zutylizować i nie używać. A jak są spuchnięte, to już na pewno ich nie przekłuwajcie. Mówiłem też Wam o tym, że nie można rozładować baterii lipo poniżej 3 V.
Jak się o tym przekonać? Najprościej tak, jak po prostu słyszycie, że replika coraz wolniej zaczyna strzelać, coraz wolniej reagować na spust, no i na ogniu ciągłym już nie ma tej skoczności. To wtedy odpinamy akumulator, nie zażynamy go do końca, nie rozładowujemy go do końca. Jeżeli mamy w replice elektronikę, pół biedy. Ta elektronika zwykle odetnie nam ten akumulator, zanim go całkowicie rozładujemy, dlatego elektronika w replice jest tak super. A jeżeli nie macie lub nie ufacie, to możecie wykorzystać sobie takie bipery. To jest akurat taki najprostszy, który możemy sobie podpiąć do repliki i on nam będzie piszczał, jeżeli nam spadnie poniżej 3 V, tylko musimy go dobrze wpiąć. Wpinamy go dotąd. O. I taki dźwięk, jeżeli będzie Wam, jeżeli ogniwo rozładuje się poniżej 3 V, to tu będzie Wam biper po prostu piszczał i Was o tym informował. Natomiast można, jeżeli macie miejsce w kolbie, nosić to cały czas, ale naszykujcie się, że strzelając na ogniu ciągłym, biper będzie trochę wariował i będzie też popiskiwał w czasie ognia ciągłego. Więc to jest takie ostrzeżenie. Natomiast mamy jeszcze takie liczniki, które nam pokazują, jak dużo prądu mamy w tych ogniwach, tylko również trzeba je dobrze podpiąć. O. I tu mamy 2 cele. Całość ma 7,65. Pierwsza cela 2,83. Druga cela 3,80. Czyli jak widzimy, mamy dość dużo 3,82, jedna cela i 3,83. Czyli całkiem nieźle. Natomiast jeżeli mielibyśmy tutaj dużą rozbieżność między naładowaniem obu cel, no to musimy wjechać z taką ładowareczką i zrobić sobie balansowanie. To samo też przy bateriach 11. Pokazuje 3 ogniwa po kolei. 3 cele, całość 11,5 i tu widzicie na kolejnych celach. Świetna sprawa, jeżeli macie baterię lipo i zwłaszcza macie taką prostą ładowarkę, no bo przy tych skomplikowanych to wszystko będzie pokazywać Wam ładowarka, to wszystko balansować i tak dalej. Natomiast przy prostych ładowareczkach bardzo fajny jest taki licznik, który Wam też na strzelance może szybko powiedzieć, czy to Wam się rozładowała bateria, czy może padło w replice coś innego. Kosztuje grosze, ale naprawdę mega polecam. Nieduży, mało kosztuje i na strzelance, jak na przykład padnie Wam replika, bardzo ratuje dupsko, bo wiecie, czy padła bateria, czy padło jedno ogniwo na przykład w baterii, co też się zdarza, mając 11, pada nam jedno ogniwo i cała bateria jest do wywalenia. Tip na życie, jeżeli masz taką baterię do elektroklocka i taką ładowarkę, to nie ma problemu. Wpinasz tylko balansę, bo nie ma tu żadnego innego kabla. Ale co zrobić, jeżeli masz taką baterię i taką ładowarkę? Sam balanser nie zadziała. Musisz mieć przejściówkę. Takie cudo. Wpinasz wtyczkę balansera w taki kabelek i robi Ci się zwykła bateria. I wtedy wpinasz tutaj balanser, tutaj kabel i idealnie baterię ładujesz, balansujesz, rozładujesz, cokolwiek tylko chcesz. Dobra, to chyba tyle. Oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału, pisania komentarzy, lajkowania, jeżeli Wam się podoba. Jak nie, to też polajkujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i pamiętajcie, subskrypcja to za mało. Musicie jeszcze kliknąć w ten dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Ale jak mówiłeś w ogóle o tych nimkach, to słyszałem, jak mi broda się wieje. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. A także wbijajcie do nas na Facebook i Instagram. I subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.